Właśnie minął rok od chwili uruchomienia elektronicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie Skarbowym. Okazuje się, że usługa cieszy się ogromną popularnością. Od uruchomienia usługi w całym kraju zarezerwowano 4 753 000 wizyt, co daje średnio około 400 000 wizyt miesięcznie. W województwie podlaskim takich wizyt było dotychczas 244 tysiące. Umówienie spotkania z urzędnikiem skarbowym na konkretny dzień i godzinę pozwala uniknąć straty czasu na wystawanie w kolejkach, ale też, co istotne podczas pandemii, gromadzenia się interesantów w salach obsługi podatników. Najczęściej urzędy skarbowe odwiedzają podatnicy, którzy chcą uzyskać zaświadczenie, jest to 30% wszystkich wizyt, załatwić sprawę związaną z podatkami majątkowymi 27% oraz w sprawach deklaracji i zeznań podatkowych 12%. System umawiania wizyt stale jest rozbudowywany. Od września wprowadziliśmy system powiadomień SMS-owych, który z wyprzedzeniem przypomina o terminie wizyty w urzędzie. Jeżeli umówiłeś się do urzędu przez internet i podałeś numer telefonu komórkowego, otrzymasz potwierdzenie rezerwacji SMS-em. Jeśli umawiasz wizytę co najmniej 2 dni wcześniej, dzień przed spotkaniem, otrzymasz dodatkowo SMS-owe przypomnienie. Kolejnym krokiem, nad którym pracujemy, jest integracja usługi umów wizytę z e-Urzędem Skarbowym i innymi elektronicznymi usługami udostępnianymi przez Krajową Administrację Skarbową. Chcemy, żeby podczas umawiania wizyt pojawiała się informacja, że dana usługa może być zrealizowana zdalnie, bez konieczności wizyty w urzędzie, jeżeli faktycznie istnieje taka możliwość. Ma to jeszcze bardziej ułatwić podatnikom załatwianie ich spraw. Warto też pamiętać, że w skarbówce już teraz wiele spraw można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w siedzibie fiskusa.